Witam. Pomówmy o sieci, czyli o tym, czego używacie teraz. To wielka pajęczyna połączonych komputerów. W 2014 było dosłownie ponad miliard stron internetowych. Miliard! Gdy byłam mała, mieliśmy milion stron i uważaliśmy, że to super. Do czego używamy stron www? Z początku naukowcy korzystali z nich, by dzielić się wynikami badań, na przykład ze zderzaczy cząstek wysokoenergetycznych. Teraz każdy używa sieci właściwie do wszystkiego. Na portalach społecznościowych skontaktujecie się z rodziną. Na stronach fotograficznych udostępnicie zdjęcia swoich uroczych kotków. Strona poświęcona podróżom pomoże wybrać cel wycieczki, a strony informacyjne przybliżą wam sytuację na świecie. I oczywiście korzystacie ze strony Khan Academy, aby się uczyć. Którą stronę lubicie najbardziej? Albo lepsze pytanie: jaka strona powinna istnieć? A jeszcze jej nie ma. Może strona o Was lub o czymś, co bardzo lubicie? Świetnie, że możecie sami zaprogramować stronę. A jak? Dowiecie się tutaj. Pomyślcie więc, co chcecie zrobić, bo już niedługo będziecie umieli. Zacznijmy od początku i objaśnijmy terminologię. Czym dokładnie jest sieć? Jak mówiłam, to grupa połączonych komputerów z miejscami internetowymi. Komputer podłączony do sieci i przekazujący dane miejscom internetowym nazywamy serwerem. Obsługuje miejsca internetowe. Te miejsca programuje się trzema językami: HTML służy do wprowadzenia treści, CSS do projektowania wyglądu, a JavaScript daje interaktywność. Jak użytkownicy widzą te miejsca internetowe? Używacie aplikacji przeznaczonej do przeglądania stron, np. Chrome, Firefox lub Internet Explorer. Te aplikacje nazywamy przeglądarkami. Starają się pokazać stronę w ten sam sposób, ale są między nimi różnice. Dlatego czasem mówimy: W tej przeglądarce jest bug, wypróbujmy inną. Której przeglądarki używacie teraz? Musicie używać przeglądarki do danego rodzaju urządzenia do laptopa, telefonu, tabletu, inteligentnego telewizora. Te urządzenia nazywamy klientami. Mogą się bardzo różnić. Niektóre są mniejsze od innych, mają ekrany dotykowe lub klawiatury, bywają czarno-białe. Strony muszą działać dobrze ze wszystkimi klientami. Jakiego klienta używacie teraz? To jest sieć w wersji dwuminutowej. Można by o niej mówić więcej, ale już pora, żebyście zaczęli korzystać z HTML i CSS, by tworzyć własne strony internetowe.